Chcieliśmy pana burmistrza poprosić, korzystając z okazji. Panie burmistrzu, w imieniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, również w imieniu Rady Sołeckiej Kościszewa, chciałabym serdecznie podziękować panu za decyzję przekazania środków na projekt budowy sali gimnastycznej. Ja wiem, ja bardzo dziękuję panu, dziękuję wszystkim paniom i panom radnym za poparcie oczywiście tej decyzji. Ogromnie się cieszymy, jak ważny jest to dla nas projekt, to chyba nikomu nie muszę tutaj tłumaczyć. Bardzo wielką radość ten projekt wzbudził i w nas, nauczycielach, w dzieciach ogromną. I mam nadzieję, że 2016 rok to będzie projekt, a 2017 rok, panie burmistrzu, jeżeli uda się zagwarantować środki, to być może już realizacja. I za każdą formę pomocy w tej inwestycji będę naprawdę ogromnie, ogromnie wdzięczna. Dziękuję serdecznie, bardzo się cieszymy. Sesja to jest takie miejsce, gdzie o marzeniach można mówić, prawda? Ja również chciałbym podziękować za tą inwestycję w imieniu mieszkańców Gościszewa. Ta inwestycja praktycznie była przedyskutowana przez wszystkie środowiska gościszewskie i jest to praktycznie taka już kluczowa inwestycja, no powiedzmy, że nam już tylko tego brakuje. Do szczęścia. No, dziękuję. Liczymy na szybką realizację. O szczęściu też muszę powiedzieć. Ja się zastanawiałem, czy w tej sprawie zabrać głos, ale otrzymałem podziękowanie od Rady Pedagogicznej, Samorządu Rodziców, Rady Sołeckiej. Podziękowanie dla wszystkich, bo ja reprezentuję samorząd, za podjęte działania w celu zagwarantowania środków finansowych w budżecie gminy na rok 2016. Jest tu podpisana pani dyrektor, pani Wasiewska, pani Maciejewska, pani Chojnacka, pani Osowska, pani Konefals, pani Spiżewska, pani Murcan, pani Rachańska, pani Kosowska, pan Antoni, pani Skowrońska. W trakcie jeszcze sesji jeden z radnych pisze SMS-a do pana Antoniuka Lizy Dupy. Mówię o tym oficjalnie. Żeby skończyć z tą obłudą i z tą moralnością na pokaz, a tą moralnością w SMS-ach i w internecie. Zastanawiałem się, czy to powiedzieć, ale ja uważam, że to skończmy z obłudą w tym samorządzie. Tak. Przykro mi jest, pani dyrektor, że tak zostaliście określeni. Lizy dupy. Przez jednego z radnych, który w trakcie sesji wysyła takiego SMS-u. Dziękuję.